Trzech Polaków w pierwszej piątce konkursu skoków narciarskich w lotach, a już jutro szansa na kolejne sukcesy. Dobry wieczór Państwu. Danuta Cholecka, zapraszam na wiadomości. Mamy polityka całkowicie skompromitowanego, który kompromituje również Platformę Obywatelską. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Stefanowi Niesiołowskiemu. To jest afera korupcyjna, gdzie korzyścią osobistą były usługi seksualne. Mieszkam tu od 20 lat i takich upałów jeszcze nie było. Ekstremalne upały i siarczyste mrozy. Odczuwalna temperatura na dworze to nawet minus 60 stopni Celsjusza. Różnica pomiędzy ostatnimi dinozaurami a pierwszymi ludźmi to jest dystans 65 milionów lat. Alternatywna wizja świata Ewy Kopacz. Najpierw się śmiać, a potem niestety płakać, że taką mamy klasę polityczną. Słoweniec Timi Zajc został liderem klasyfikacji Pucharu Świata w lotach w Oberstdorfie w Niemczech, ale i to jest fantastyczna wiadomość dla nas. Drugie, czwarte i piąte miejsce były już dla Polaków. Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Kamila Stocha. Kolejne zawody jutro i w niedzielę. Michał Regulski jest w Oberstdorfie. To były pierwsze w tym sezonie zawody w lotach, w dodatku bardzo emocjonujące. Co rozbudzało te emocje? No po pierwszej serii byliśmy w euforii. Czterech Polaków w czołowej ósemce. Tak było 5 lat temu w Engelbergu. Ale los bywa przewrotny, szczególnie w lotach narciarskich rządzi wiatr. Tak było tym razem w serii finałowej. Kamil Stoch i Piotr Żyła nie mieli szans, ale i tak wspaniale skoczyli i wylądowali tuż za podium. Swoją szansę wykorzystali zawodnicy z dalszych miejsc, w tym Dawid Kubacki. Dla niego to piąte podium w tym sezonie, ale pierwsze w karierze w lotach. O szczegółach tego niesamowitego konkursu w materiale Mateusza Nowaka. To już 16. podium Polaka w tegorocznym Pucharze Świata. Leci Kubacki, oby jak najdalej, jeszcze. Piąte Dawida Kubackiego, który potwierdził, że w tym sezonie jest w życiowej formie. Przegrał jedynie z 18-letnim Słoweńcem Timi Zajcem. Latało się bardzo przyjemnie, ze skoku na skok coraz fajniej i... No jestem bardzo zadowolony z tej roboty, którą dzisiaj tutaj zrobiłem na skoczni. Dobrą robotę wykonali też piąty Kamil Stoch i czwarty Piotr Żyła. Ładnie leci, brawo Piotrek, fantastyczny skok! Jemu do podium zabrakło zaledwie 1,5 punktu. Rekord życiowy skokiem na odległość 223 metrów ustanowił Jakub Wolny. Ładnie złapał doszenie i dobry skok, brawo! Dzięki dobremu występowi biało-czerwoni umocnili się na prowadzeniu w Pucharze Narodów, a mogło być jeszcze lepiej. Pięknie! Jest poza zieloną linią, będziemy mieli nowego lidera. Po pierwszej serii w czołowej ósemce było aż 4 Polaków. Pierwszy był Stoch, drugi Żyła. Trafili jednak na gorsze warunki. Drugi, no jestem bardzo zły na siebie, żeby powiedzieć brzydko, bo on był po prostu spóźniony i potem narty na mnie tak uderzyły, że już nie mogłem nic zrobić. Stefan Horngacher po dzisiejszym konkursie może być jednak zadowolony. My również, choć martwią doniesienia, że Austriak od kolejnego sezonu może zostać trenerem reprezentacji Niemiec. Stefan przez 8 lat współtworzył obecny system szkolenia naszych skoków, a ostatnie 3 z sukcesami trenował Polaków. Bez wątpienia idealnie pasuje do niemieckiego zespołu. Ostateczną decyzję Horngachera mamy poznać podczas Mistrzostw Świata pod koniec lutego. Jeżeli chodzi o takie osobiste odczucia, na pewno są tak pozytywne, że bardziej bym się przychylał ku temu, że Stefan z nami zostanie. Ale ustaliliśmy, że w Zefeld wracamy do rozmowy, więc nie było żadnego takiego sygnału, ani tak, ani nie. Patrząc na wysoką formę biało-czerwonych, żal odchodzić. Szansa na kolejne podium już jutro. Początek zawodów o godzinie 16. Transmisja w telewizyjnej jedynce. Mateusz Nowak, Wiadomości.